Witam serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak ekonometria, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, finanse przedsiębiorstw, matematyka finansowa, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ekonomiczna, ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć od razu na stronie internetowej, tutaj widzicie. I swojej pomocy udzielam z różnych uczelni studentom, ale tylko w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeżeli coś potrzebujecie omówić, jak najbardziej postaram się ocenić, czy jestem w stanie, czy też nie, i kwestia się ze mną skontaktować. Piszcie od razu na adres mailowy zadania@projektem.wp.pl z załącznikami. Gdy będę miała tylko taką możliwość, jak najbardziej odpiszę. Kwestia cierpliwie poczekać na taką odpowiedź. Staram się mailować na pewno na bieżąco w miarę możliwości. A dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie zadania z przedmiotu właśnie nieokreślonego, bo dotyczy on różnych przedmiotów takich ilościowych jak ekonometria, statystyka, jakieś badania operacyjne, a dotyczy tego, jak Excel zapisuje liczby gigantyczne, to znaczy krańcowo niskie, krańcowo wysokie. I jeżeli teraz na przykład sobie wpiszemy dowolną liczbę, na przykład która jest wynikiem obliczenia 123 podniesionego do potęgi 78, to co możemy się spodziewać? No na pewno gigantycznej liczby, która będzie miała przynajmniej kilka liczb po przecinku. Jeżeli klikniemy sobie Enter, zobaczycie od razu jakiś dziwny zapis z literką E, dużo drukowaną literką E, a potem jest albo plus, albo minus w zależności od wyniku, co my pisaliśmy. I teraz taki zapis jest mało czytelny, nie wiemy co to oznacza, a faktycznie nie jest to nic skomplikowanego, bo oznacza to tyle, że jedynka, pierwsza liczba jest przemnożona, czyli 1,0294 jest przemnożona razy 10 do potęgi plus 163. Oznacza to tyle, że ta liczba 163 to jest potęga, czyli można to rozumieć, że to jest 1,0294 podniesione czy przemnożone razy 10 do potęgi 163. Ten zapis powyżej właśnie coś takiego oznacza. Jeżeli kliknęłabym Enter, to prawdopodobnie Excel zapisze mi to w bardzo podobnym wyniku, tylko jak wiemy, ten wynik w Excelu, w komórce wyżej, jest bardziej dokładny, a ten zapis jest tylko takim zapisem jakby bardziej czytelnym, żeby zmieścił się nam w komórce. Więc teraz jak zobaczycie, niby jest to samo, ale tu jest wynik dokładniejszy i jeżeli zmienimy sobie teraz formatowanie tej liczby na przykład na liczbowe, to zobaczycie, że ten wynik jest bardzo długi i pierwsza liczba znajduje się dopiero na 163 miejscu po lewej stronie za przecinkiem. Czyli to nie mówimy już o tysiącach ani milionach, tylko o trylionach, tryliardach i tak dalej. Już na tym bardziej się bliżej nie znam. I to jest liczba gigantyczna. Także Excel zapisuje w ten sposób liczby duże. Razy 10 do 163. Ta liczba, która jest przed liczbą E. E to jest tylko taki symbol. To nie jest oczywiście liczba Eulera, którą macie na przykład na początkach matematyki. Jeżeli teraz na przykład policzę odwrotnie, czyli żeby uzyskać liczbę krańcowo niską, i na przykład to będzie na przykład znowu nasze 123, ale teraz podzielę sobie przez 304, 5, 6 i tak dalej, przeze mnie strzelono z kosmosu całkowicie liczbę, to co uzyskamy, musimy się spodziewać, że to jest ułamek, gdzie w mianowniku liczba jest znacznie większa niż to, co jest w liczniku i będzie liczba bliska 0. No i tak będzie. Jak kliknęłam Enter, to wychodzi nam taki znowu dziwny zapis, że to jest 3,55822E minus 0,5. Oznacza to tyle, że to jest te 3 po przecinku razy 10 do minus 5. Zapis jest znowu jakiś taki, mówię, excelowski, jak ja to mówię, ale to jest nic innego jak skrócony zapis gigantycznej liczby, która dopiero, gigantycznej w sensie krańcowej dla mnie, dopiero znajduje się ta 3,5, ta pierwszy początek dopiero na 5 miejscu po przecinku za zerem, po prawej stronie. Czyli można to rozumieć, że to jest 0,003 miejsce, czwarte, 3,55.
822, czyli tak byśmy mogli zrozumieć, że to jest ta liczba. Oczywiście możemy sobie to udowodnić, jeżeli tą obie te liczby, i tą pierwszą przeze mnie wpisaną, i tą drugą, zamienię sobie jako liczbową i z większą liczbą miejsc po przecinku. Czyli jak widzicie, nasza trójka pojawia się dopiero na piątym miejscu po przecinku, czyli to było, jak sobie zwrócimy uwagę, trójka jest dopiero przemnożona razy 10 do minus piątej, czyli ta nasza trójka pojawia się dopiero na piątym miejscu po przecinku. Ok, także pamiętajcie o tym, to się przydaje czy w ekonometrii, czy w statystyce, jest coś takiego jak wartość P w różnych przedmiotach takich obliczeniowych i tam jest to bardzo przydatne, żeby rozumieć, że to jest liczba krańcowo niska, a tu jest krańcowo wysoka, bo tu jest mnożymy razy cokolwiek, to by nie było na początku razy 10 do bardzo wysokiej potęgi, co zwielokrotnia nam tą liczbę, a tutaj mamy razy 10 do minus 5, co oznacza, że faktycznie liczba będzie faktycznie bardzo niska. Także ja teraz kończę ten filmik. Jeżeli potrzebujecie jeszcze omówienie jakichkolwiek takich ciekawostek, coś, co może Was kłopotać i nie wiecie, jak sobie z tym radzić, jak najbardziej piszcie do mnie na adres mailowy zadania@projektem.pl. Komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy moje filmy są Wam potrzebne. Udostępniajcie te filmy znajomym i korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce i spokojnego rozpoczęcia nowego roku akademickiego.